Muszę tutaj taki aneks zrobić, co do moich typów Oscarowych. E, aneks odnośnie tego, że rozdzielam na serce i mózg. To znaczy, chciałbym, żeby coś wygrało, ale wiem, że wygra coś innego. E, jest to podyktowane tym, że w Oscarach właśnie rządzi pieniądz. To jak ci producenci dotrą do danych członków Akademii. Więc y, moim absolutnym faworytem jest Parasite, który świetnie, o wiele lepiej od Jokera. Oddaje te kwestie polaryzacyjne obecnego społeczeństwa. Jest absolutnie świetnie zrealizowany filmem, jest w nim wszystko dopracowane. Również za sercem jestem w kwestiach technicznych za filmem 1917, bo to jest absolutnie rewelacyjne doświadczenie, zwłaszcza w kinie IMAX. E, uważam, że sam Mendes tutaj dokonał e, ogromnej, ogromnej e, pracy. E, powinien być dumny z tego, co zrobił. A, oczywiście jako Polak kibicuję e, Bożemu ciału Jana Komasy, ale e, powiem szczerze, że ten film będzie miał absolutnie pod górkę, Bo e, w tej jego kategorii jest skidem miodu. Jest Parasite, jest też ostatni film Almodovara, który również jest rewelacyjny, zwłaszcza za sprawą roli Antonio Banderasa, który w zasadzie odgrywa y, rolę samego Almodovara. Wszędzie ten Joker jest promowany. Pomimo tego, że odmiał budżet 50 milionów dolarów, to jednak wydano na jego promocję 250 milionów na całym świecie. I teraz jeszcze dołożą kolejne miliony na to, żeby dojść do poszczególnych członków Akademii, więc ee, na pewno to się jakoś przełoży na dalsze nominacje. Czy słusznie? Moim zdaniem absolutnie nie. Eee... W ogóle te Oscary, tegoroczna mm, edycja jest dość szowinistyczna, powiem szczerze, bo y, wiele kobiet, reżyserek nie zostało uhonorowanych. Y, w tym tygodniu, na przykład, w polskich Chinach wychodzi kłamstewko. Amerykańsko-chińska koprodukcja, e, która w ogóle nie została doceniona. Wiele wartościowych filmów, e, też e, o wielu wartościowych filmach w ogóle nie usłyszymy w takcie tych e, Oscarów, i w tym sensie jest to e, dość znamienne, czy są obecnie Oscary. E, przy, przydałoby się jakoś odnowienie tej formuły.